zataszano do wspólnej modlitwy godzinkami ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać treść Ciebie, Panie. Przybądź dla mnie mościwa, Pani, Ducho Boży. Czasem nie mam też siły na teleskop, bo to jednak jest duża zabawka, która wymaga często od nas dużych przygotowań, no i czasem dużo dźwigania. A lornetkę łapiemy w dłoń, wrzucamy w plecach, wsadzamy do schowka w samochodzie i zawsze jest gotowa do obserwacji. I szczerze mówiąc, to są równorzędne, równoprawne narzędzia obserwacyjne, chociaż przeznaczone oczywiście do zupełnie różnych celów. Zacznijmy od tego, że jeśli ktoś z nas nigdy nie obserwował niego przez teleskop, a chciałby zacząć, to kupno teleskopu jest najgłupszym możliwym pomysłem. Przede wszystkim dlatego, że teleskopy oferują nam, co prawda, duże powiększenie, często zbierają więcej światła, ale dla osób, które nie miały doświadczenia z takim instrumentem optycznym, bardzo szybko może okazać się, że to jest jednak trochę za dużo, że nie potrafią sobie z tym poradzić, nie bardzo wiedzą, gdzie celować, na co patrzeć. Lornetka jest w tym wypadku dużo lepszym wyborem. Ona wbrew pozorom pozwala nam zobaczyć mnóstwo fajnych rzeczy na niebie. Po pierwsze, daje nam nieduże powiększenie, co za tym idzie duże pole widzenia i dużą jasność obserwowanego obrazu. To jest bardzo ważna rzecz dla początkujących miłośników astronomii, którzy czasem zniechęcają się, że obrazy w teleskopie bywają ciemne. Lornetce będą bardzo jasne, tam ich światło siła jest naprawdę sporo. A przez taką lornetkę można sporo zobaczyć. Zacznijmy od tego, że nie tylko po prostu gwiazdy, które są na niebie, ale zobaczymy gromady gwiazd, zobaczymy mgławice, zobaczymy galaktyki. Zwłaszcza teraz nawet latem, ja widziałem wieczorek nawet gołym okiem jedną widać, a przed lornetkę to w ogóle była sensacja. Zobaczymy... No, galaktyka oczywiście M31 w Andromedzie. To jest piękna, duża galaktyka, która na niebie ma rozmiary, jak się zrobi dobre zdjęcie, to ma takie rozmiary jak 6 księżyców w pełni ustawionych obok siebie, 3 stopnie kątowe. To jest w ogóle nie do pomyślenia, ale jest taki obiekt na niebie. Ona jest dobrze widoczna gołym okiem, a przez lornetkę wygląda przecudownie. Nawet z miasta można spokojnie przez lornetkę wypatrzeć. Nieopodal niej można przez lornetkę również zobaczyć galaktykę M33 w trójkącie. Jak mamy dobre warunki, to M81 i M82 w Wielkiej Niewidzy. To wszystko są galaktyki spiralne. Na wiosnę można pogrzebać taką lornetką w okolicach Panny i Warkocza Berniki. I tam też widać mnóstwo galaktyk. No mógłbym wymieniać i wymieniać, ale jeśli taką lornetkę dostaniemy w swoje łapki, to prędzej czy później przy pomocy jakiejś dobrej publikacji dla miłośników astronomii szybko zorientujemy się, ile jeszcze ciekawych rzeczy przed taką lornetką przed nami na niebie się skrywa. To momencik, bo musimy zrobić chwileczkę przerwy, natomiast ja Cię jeszcze będę chciał za chwilę zapytać o to, właściwie jaką lornetkę, ale to za mało. Naszym gościem skype'owym jest dzisiaj Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. To jest powtórka. Filozofia się zaczyna od rozmowy. Takim klasycznym, modelowym przypadkiem rozmowy filozoficznej są oczywiście dialogi Platona, gdzie Sokrates swoich rozmówców konfuduje, wprawia w zakłopotanie, wyprowadza niekiedy na jakieś manowce, ale ostatecznie jakoś zawsze doprowadza do takiego momentu, w którym orientują się, że w gruncie rzeczy nic nie wiedzą, albo że w gruncie rzeczy te wszystkie przekonania, które na temat rzeczywistości mieli, do których byli przywiązani, które im tę rzeczywistość opisywały, które sprawiały, że wydawała im się ona bezpieczna i znajoma, że otóż wszystkie te przekonania, wszystkie te poglądy są funta kłaków warte. Godzina filozofów. W każdą niedzielę po 13:00 zaprasza Tomasz Stawiszyński. To jest powtórka. Audycja Homo Science i nasz skype'owy dzisiaj gość. Jest z nami Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Witajcie. I opowiadałeś o tym, mnóstwo rzeczy opowiadałeś, ale jedną z rzeczy, którą mówiłeś pod koniec poprzedniej części rozmowy, to było to, żeby się przychylnie spojrzeć na lornetki, bo wiele osób
od razu, jak już chcę patrzeć w niebo, to myślę o jakichś teleskopach, zwłaszcza, że w tej chwili tych teleskopów jest dużo i część jest niedrogich, a tymczasem okazuje się, że twoim zdaniem na początek jest znacznie, znacznie lepsza lornetka, bo po prostu więcej widać, jest szersze pole widzenia, jest jaśniejsza, no i wygodniej ją wziąć, gdzieś wrzucić do torby. No więc teraz pytanie, jaka lornetka? No bo mnóstwo osób ma w domu jakieś lornetki. Już mówię o lornetkach teatralnych, bo to może takie... Nie to się nazywa lornią. O, dziękuję. Ale no właśnie, jaka lornetka? Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, a po tego, co przed chwilą powiedziałeś, taka lornetka pozwala nam zobaczyć dużo, ale nie tylko na niebie, pamiętajmy o tym, zwłaszcza jeśli chodzi o wakacje, taka lornetka jest też świetnym narzędziem do tego, żeby pogapić się gdzieś na, jak ja przynajmniej myślę sobie w twoich wakacyjnych wyjazdach, na żubry, na foki, czy na inne piękne miejsca i rzeczy i zwierzęta, które można zobaczyć w Polsce podczas wakacyjnych wyjazdów, więc ona jest naprawdę uniwersalna. Ale kiedy myślimy sobie o tym, jaką lornetkę wybrać, to tak na dobrą sprawę, jedna na początku bym nie wybrzydzał. To znaczy, jeśli mam jakąś lornetkę w domu, to często to jest dobry punkt wyjścia. Powiększenie po prostu obrazu na niebie, już daje całkiem niezłe efekty. Czy wystarczy wspomnieć, że ja swoją pierwszą lornetkę, którą zaczynałem swoją przygodę z astronomią taką obserwacyjną, jeśli chodzi o nieco głębsze niebo, kupiłem na stadionie dziesięciolecia, jeszcze wtedy funkcjonującym, od jakiegoś pana o wątpliwej reputacji, bodajże zza wschodniej granicy. Kosztowała mi ta lornetka 50 zł. Ona, dzisiaj jak na nią patrzę, to myślę sobie, że to była naprawdę kiepska lornetka, ale ja wtedy tego nie wiedziałem. Znaczy, ja dzisiaj wiem, co to znaczy dobra lornetka z jakimiś fajnymi powłokami, ale to tak naprawdę dla większości ludzi nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Zwykłe powiększenie już daje sporo frajdy, bo pozwala zobaczyć więcej niż to, co widzimy na niebie gołym okiem. Ale gdy będziemy chcieli kupić lornetkę jakąś konkretną do obserwacji, to zacząć tak naprawdę zależy od dwóch rzeczy. Od przyjrzenia się parametrom tej lornetki, a każda jest opisana dwoma. Jedno to jest powiększenie, a drugie to jest średnica obiektywu. Na każdej lornetce znajdziemy zapis w stylu na przykład 7 razy 50 albo 10 razy 50. My oczywiście nie wykonujemy tego działania matematycznego. My dostajemy po prostu w ten sposób informacje o powiększeniu. To jest ta pierwsza wartość, czyli na przykład 7 na 50 to jest lornetka o powiększeniu 7 razy, a ta druga wartość po znaczku x to jest średnica obiektywu. I dążymy do tego, żeby to powiększenie było właśnie na poziomie 7-10 razy. To są takie najbardziej uniwersalne i najczęściej też polecane miłośnikom astronomii lornetki. A w średnicy obiektywu to szczerze mówiąc im większa, tym lepsza, ale oczywiście wtedy wchodzimy w pewne rozmiary. Takim naprawdę najbardziej popularnym, najbardziej powszechnym typem lornetki to jest właśnie ta wspomniana przeze mnie 7x50 albo 10x50 i to w zupełności wystarczy. Ja teraz tak patrzę, wychylę się na chwilę, tylko że jestem w domu przed Skype'em, to mogę to zrobić. Sięgam po lornetkę, która leży w zasadzie przede mną. Patrzę, co to jest. To jest lornetka, okej, jest 7x50, pole widzenia 3,4 stopnia. I to jest akurat, pamiętam, taka, którą kupiłem też dla dziecka, ale sam często z niej korzystałem, bo to jest lornetka, która nie ma pokrętła ostrości, to jest zabawne. Każda lornetka ma jakieś takie pokrętło do ustawienia ostrości, ta tego nie ma. Ona ma taką konstrukcję, że miała bardzo dużą głębię ostrości, w związku z tym niezależnie kto na nią spojrzał i powiedzmy w miarę dobrym wzrokiem i czy patrzył blisko, czy daleko, to w zasadzie wszystkie rzeczy widział ostro. To było dla mnie akurat szczególnie ważne, bo jak dawałem młodemu do popatrzenia na niebo, to już nie chciałem się tam martwić, czy on widzi ostro, czy nie ostro, czy ma dobrze to ustawione, czy nie dobrze. Nie, po prostu przykłada oczy do lornetki i ma widzieć. Ta lornetka świetnie się w tym sprawdziła, choć oczywiście konsekwencją tego było to, że miała może trochę mniejsze pole widzenia niż miałaby inna. Ale o takich lornetkach można by mówić dużo. Ja tak naprawdę zachęcam do tego, żeby wybrać się na spacer, jeśli mieszkamy w większym mieście i zajść do jednego z licznych sklepów astronomicznych. Tu już nie będę robić reklamy w dużych miastach. W samej Warszawie jest takich pewnie ze 3 i tam często po prostu doradzą. Pokażą różne lornetki, gdzie można sobie je przetestować, pobawić się nimi. A jeśli mieszkamy w mniejszych miastach, to tak na dobrą sprawę wszystkie sklepy astronomiczne w Polsce mają
strony internetowej, tam też jest dobrze opisane, jaką różnetkę wybrać i często jesteśmy odwoływani do konkretnych produktów z ich list sprzedażowych. I nie należy się sugerować, że jeśli poleca to sklep, który to sprzedaje, to, to będzie coś niewłaściwego. Nie, oni sprzedają lornetki astronomiczne często, więc nawet będą trochę lepsze do naszych celów obserwacyjnych niż być może jakaś inna lornetka taka do oglądania obiektów naziemnych, która na przykład będzie miała inne powłoki, bardziej chroniące nas przed silnym światłem słonecznym, które, powiedzmy sobie szczerze, nocą nam raczej nie grozi. Wspominałeś wcześniej, że teraz mamy okres dobry do obserwacji obłoków śródziemnych. Co to za zjawisko? Kiedy je obserwować? W którą stronę patrzeć? No to jest bardzo piękne zjawisko, które jest bardzo charakterystyczne właśnie tylko i wyłącznie dla tej pory roku, czyli okolic przesilenia letniego. Zacznijmy od tego, że nie do końca nadal chyba ustalono, czy to jest naprawdę zjawisko astronomiczne, czy jednak bardziej meteorologiczne. Ja zawsze uznaję, że to jest coś pośrodku. Dlatego, że obłoki srebrzyste, jak nazwa sugeruje, to chmury. Chmury, które są najwyższymi znanymi ludzkości chmurami, które możemy obserwować na wysokości około 80 km nad powierzchnią Ziemi. Przy czym takie zwykłe chmury, które widzimy każdego dnia na niebie, to sięgają maksymalnie na kilkanaście kilometrów wzwyż, może około 15. To takie najbardziej chyba rozbudowane chmury burzowe. Obłoki srebrzyste pojawiają się na 80 i o ile niezwykłe chmury raczej powstają, że tak powiem, od dołu do góry poprzez unoszenie się w gorących mas powietrza, które potem ulegając ochłodzeniu tworzą właśnie takie wyżaste struktury na niebie, to tamte powstają od góry do dołu, czyli powstają poprzez opadanie do ziemskiej atmosfery pyłu kosmicznego. Ten pył na wysokości około 90-80 km ulega oblodzeniu, no i zaczyna tworzyć takie chmury. Te chmury to bardzo interesujące, my obserwujemy w zasadzie tylko i wyłącznie nad biegunami naszej planety. To wcale nie znaczy, że one nie tworzą się w innych miejscach, ale tylko tam mamy dosyć specyficzne warunki do ich obserwacji. Chodzi o to, że te chmury widzimy tylko nocą, w sytuacji, w której są podświetlane przez promienie słoneczne w danym momencie padające na drugą stronę planety. Mówiąc krótko, one działają trochę jak takie gigantyczne zwierciadło zawieszone nad północnym biegunem Ziemi, które odbija światło z drugiej strony planety. To znaczy, że my w tej chwili widzimy, jeżeli je dostrzeżemy, to one wiszą nad biegunem i my je sobie zobaczymy z Polski? Tak, jeśli będziemy je widzieli, to one będą wisiały właśnie nad okolicach biegunowych, około biegunowych, bo to dosyć rozległe są te chmury. I w dodatku one świecą. To znaczy, widać, że są sporo jaśniejsze od tego, jakie mamy tło nieba i mają taką charakterystyczną błękitno-elektryczną barwę. Ten kolor elektryczny, to jak mówi facet o kolorze, który może nie jest tej standardowej palety i nazwą może nawiązywać do kanarkowego, bananowego czy jakiegoś innego, nieistniejącego koloru, to może wydawać się dziwne, ale uwierzcie mi, że faktycznie ten kolor jest na tyle specyficzny, że słowo określenie błękitno-elektryczne jest takim, który chyba najlepiej to oddaje. I nie wiem, czy ktoś potrafi sobie to wyobrazić, ale z pewnością będzie mógł to zobaczyć. Ja nawet wczoraj widziałem obłoki srebrzyste z Warszawy. No właśnie, da się z miasta zobaczyć? No to jest właśnie śliska sprawa. Znaczy, ja nawet mam chyba gorzej, dlatego że ja mieszkam teraz pod Warszawą, w okolicach Piseczna, więc jak ja patrzę na północ, to mam w zasadzie na linii widzenia całą Warszawę. A mimo to wczoraj byłem w stanie bez trudu je dostrzec. Naturalnie, oczywiście, podobnie jak w przypadku zorzy polarnej, którą też obserwujemy nisko nad północnym horyzontem, najlepiej jest znaleźć takie miejsce, które będzie ciemno i w którym nie będziemy musieli patrzeć przez żadne źródła światła, ale obłoki srebrzyste przebijały się bez problemu. Trochę gorzej byłoby pewnie w centrum Warszawy, gdzie dookoła byłoby mnóstwo latarni, które po prostu wyraziłyby nas w oczy. Choć jak sobie o tym pomyślę, to kilka tygodni temu byłem u siebie na dachu Centrum Nauki Kopernik i też tam widziałem świetnie obłoki srebrzyste, więc tutaj tak naprawdę nie ma reguły. Z tymi zjawiskami jest jeden problem. To jest kompletna ruletka. My nadal nie potrafimy przewidywać ich pojawienia się. Od kilku lat te zjawiska studiuje sonda kosmiczna AIM, która naprawdę jest pierwszym próbnikiem, który stara się lepiej zrozumieć naturę tego zjawiska, ale my nie potrafimy przewidzieć ich pojawienia się, więc po prostu trzeba być czujnym. Każdej nocy po zachodzie słońca
w Warszawie, to jest około godziny 22.30, kiedy zrobić już na tyle ciemno, a czy tam na północy czasem coś delikatnie na taki błękitno-elektryczny kolor nie świeci. Niektóre te obłoki potrafią przyjmować spektakularne naprawdę kształty, rozległe na kilkadziesiąt stopni. One też bardzo szybko ewoluują, to znaczy zmieniają w czasie swój kształt. I to też bardzo ładnie widać. Utrzymują się w jednej części nieba, czyli tam nisko nad północnym, północno-wschodnim horyzontem, ale zmieniają kształty i cudownie wychodzą na zdjęcia. Jeśli mamy pod ręką aparat, postawmy go na statywie, oprzyjmy go samochód albo połóżmy tak, żeby na poduszce jakieś nieruchomo sobie nie stał. Mamy na ekspozycję nawet kilka sekund, troszkę dłużej niż takie typowe dzienne zdjęcie. No i powinniśmy te obłoki złapać. Wystarczy powiedzieć, że ja jest zwykłym iPhone'em na zdjęciach bez trudu łapałem. One na szczęście nie pojawiają się w sytuacji, w której jest jakoś ekstremalnie ciemno, więc da radę je na pewno zobaczyć. Ale takie one są widoczne? One tak w teorii pojawiają się teoretycznie w ostatnich dniach maja i są widoczne mniej więcej do drugiej połowy lipca, dlatego że powoli ich sezon dobiega końca. To się wiąże z tym, że dni będą się u nas po prostu wydłużać i to słońce będzie coraz głębiej pod horyzontem. Już tak ładnie. Noce będą się wydłużać, tak. Noce będą się wydłużać, a zgadza się. No tak jest, jak ktoś częściej żyje nocami, to potem musi to zastanawiać. Oczywiście dni będą się teraz skracać, a noce będą się wydłużać. W związku z tym słońce będzie coraz głębiej pod horyzontem i coraz trudniej nam będzie takie zjawiska obserwować. I ja wam powiem szczerze, że obłoki srebrzyste to jest chyba taki mój drugi ulubiony widok na letnim niebie, zaraz po cudownej drodze mlecznej, którą też można teraz obserwować. No i rzecz, o której absolutnie koniecznie trzeba powiedzieć, bo to zawsze jest hit lata, czyli Perseidy. Jakie w tym roku będziemy mieli warunki do obserwacji? Nie mówię o pogodzie, bo tego nie wiemy. Jeszcze raz o Perseidy. No z nimi w tym roku będzie trochę pod górkę, troszkę bardziej niż w ubiegłym roku z uwagi na fazę księżyca. My oczywiście spadające gwiazdy, czyli meteory z roju Perseidów obserwujemy każdego roku w nocy z 12 na 13 sierpnia i tak też będzie tym razem. To zjawisko najlepiej oczywiście obserwować poza miastem, gdzie jest ciemno i w sytuacji, w której nocą jest dosyć ciemno, a to mamy często w przypadku nowiu księżyca. Ale o ile to pierwsze możemy sobie sami wybrać, czyli pojechać gdzieś za miasto, nie pojechać sobie w góry, pojechać sobie na Mazury, gdzie będziemy mieli fajne warunki obserwacyjne, no to niestety fazy księżyca już nie wybieramy, tak? Aż tak dobrze nie jest. No, tak jest z rodzicami i z fazą księżyca na nowe zjawisko. To są tak wspólne mianowite, że one się nie zmieniają. Więc my tak na dobrą sprawę w tym roku mamy księżyc w okolicach kwadry. Ale nie będzie, mogło być lepiej. Bardziej się martwię o to, że zapowiada się po raz kolejny w tym roku susza. Jak ja ostatnio sprawdzałem poziom wody w Wiśle, to już jest niższy w tym roku niż był. Znaczy inaczej, w tym roku taki poziom, jaki jest teraz, miał Wisła około 15 lipca, więc jesteśmy kilka dni do przodu. To niestety sprawia, że będziemy mieli sporo wilgoci w powietrzu i w dużych miastach łuna miejska szalenie się rozpraszała. Niebo było wręcz pomarańczowe, więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby pojechać na obserwację. Ja w tym roku, jak co roku w Centrum Nauki Kopernik będę organizował największe w Polsce i chyba w Europie wspólne obserwacje spadających gwiazd. W ubiegłym roku gościło u nas 12 tysięcy gości, którzy rozleźli się po całym Powiślu, bo już nie mówię tylko o parku odkrywców w Centrum Nauki Kopernik. Ale dzień wcześniej pojawiły sobie Bieszczady. Stwierdziłem, a co, tak dawno nie widziałem meteorów spod ciemnego nieba, więc poprzednią noc będę w Bieszczadach. Potem w piątek, w piątek na sobotę będę w Warszawie z gośćmi Centrum Nauki Kopernik, gdzie będziemy to wspólnie obserwować. Także gorąco was i do tego zachęcam. Większość z nas na szczęście jest w tej dobrej sytuacji, nie to co Wójcicki, który musi być wtedy w pracy, że jest na wakacjach i albo jesteśmy na wakacjach nad morzem, albo jesteśmy na Mazurach, albo jesteśmy w Bieszczadach, w górach. W każdym razie rzadko na wakacje jeździmy do dużych miast i zawsze poza miastami mamy warunki naprawdę świetne do obserwacji. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest w tym czasie na Mazurach, czy właśnie w Bieszczadach, no to gorąco gratuluję. To są naprawdę. My na Mazury bierzemy, zdaje się, w tym czasie. Nie będę wam bardzo zazdrościł, bo sobie sam pojadę w Bieszczady, więc. A co jeszcze w sierpniu? To znaczy, co się pozmienia na niebie? Bo no, Mars, który, tak jak o tym już mówiłeś, w ogóle no, w tej chwili trochę słabnie, ale był niezwykle jasny i mocny do tego stopnia, że udało mi się go nawet pomylić z samolotem, bo tak wyszedłem i patrzę, o leci. No, zwłaszcza w naszej perspektywie.
piesecznie, bo nie będziemy głosowali, że tak. Właśnie, tak, bo my jesteśmy prawie z nasypami. Tak, tak, dokładnie, z południa lecą samoloty, tak, z południowego wschodu trochę, więc tak, właśnie wyglądał jak samolot i był ogromniasty. Ale nie mrugał, przypominam. Nie, no, wiesz, samoloty jak, też nie mrugają. No właśnie, jak leci ci na wprost samolot, to wiesz, już ma światła te do lądowania, to można się pomylić. Ale co jeszcze, bo Mars już troszeczkę nam słabnie. Mars z Saturnem będą chyliły się powoli ku zachodowi, one będą faktycznie nieco słabsze i w pierwszej połowie nocy, około godziny 22, te planety zobaczymy już nisko nad południowo-wschodnim horyzontem. Całkiem nieźle będą się trzymały gwiazdozbiory letnie, które nadal będzie dobrze widać, zwłaszcza wieczorem. Natomiast druga połowa nocy już będzie powoli dominowana przez gwiazdozbiory jesienne, takie jak Andromeda, Kasiopea, Pegas, Perseus. Bardziej straszne jest to, że w ostatnich nocach sierpnia nad ranem, to jest coś, na co zawsze wyczekuję, można już dostrzec M42. I może nikomu to nie, mało komu to cokolwiek mówi, ale M42 to jest pewna mgławica konstelacji Oriona. A Orion to jeszcze jest zima pełną gębą. Orion, zdecydowanie się kojarzy też. Sygnał, żeby zacząć dostawać depresji jesiennej. Tak, w Egipcie to był sygnał, że już naprawdę trzeba się... chociaż oni to wcześniej nawet widywali, bo oni to już jakoś Syriusze nawet byli w stanie wypatrzeć już w okolicach czerwca, co zwiastowało wylewy Nilu. Ale u nas to faktycznie oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że winter is coming. I powoli trzeba będzie się na to szykować. Ja uwielbiam, to jest mój roczny rytuał, szczerze mówiąc, zawsze w ostatniej nocy sierpnia jeżdżę na obserwacje i już wtedy do oporu, do takiej trzeciej, czwartej siedzimy w polu, gdzie już niby jest jasno, ale jeszcze kierujemy teleskop niziutko nad wschodni horyzont, gdzieś za drzew, za pagórka, w pewnym momencie wychodzi mgławica. To jest zresztą jedyny chyba przypadek na niebie, gdzie można spokojnie obserwować wschód, nie tam żeby gwiazdy, planety, słońca czy księżyca, ale wschód mgławicy. To jest piękny widok i wtedy już wiem, że wakacje definitywnie się skończyły. I na dobrą sprawę ja też nie narzekam, bo ten widok na wielu miejscach astronomii oznacza po prostu naprawdę polepszenie warunków obserwacyjnych, bo choć wakacje są super, to naprawdę duża frajda zacznie się dopiero w sierpniu, kiedy będą niższe temperatury, stabilniejsza atmosfera i wtedy ten wrzesień to jest chyba taki zdecydowanie już najlepszy okres w roku dla miłośników astronomii. A wszystkim tym, którzy chcą obserwować niebo w sposób uporządkowany, fachowy, polecamy miesięcznik, właściwie na dodatek do Gazety Wyborczej Astronomia, w którym jednym z autorów jest Karol Wójcicki i bardzo polecamy, do końca wakacji będzie można w kioskach kupić to pismo. Bardzo dziękujemy, Karolu. Przelecieliśmy w ekspresowym dosyć tempie przez całe wakacje. Już Cię zaklepujemy, może się uda nie skajpowo wtedy na koniec wakacji, żebyś nam zrobił wprowadzenie jesienne. Bardzo Ci dziękujemy i cóż, życzymy, żebyś zobaczył to wszystko, czego chcesz i jeszcze więcej i żeby była ładna pogoda. A wszystkim tym, którzy niedawno do nas dołączyli, powtarzamy, że naszym gościem był dzisiaj Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik, miłośnik astronomii. To jest powtórka. Często krzyczycie w kierunku Platformy Obywatelskiej 8 lat. Otóż mieliście 8 lat na przygotowanie się do władzy. Dzisiaj znowu widzimy, jak politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej Piotr Maszyn.
zdanie w toku. Od poniedziałku do piątku o 5. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sergiusz Piotrkowski. Zakończył się szczyt NATO w Warszawie, po nim prezydent Barack Obama poleciał do Madrytu. Szefowie państw paktu zadeklarowali zdecydowane poparcie dla Ukrainy. Komitet Obrony Demokracji wziął udział w uroczystym nadaniu imienia Martina Luthera Kinga, jednemu z warszawskich superów. Snajpera z Dallas prezydent Barack Obama był pytany w pierwszym rzędzie na konferencji prasowej podsumowującej warszawski szczyt NATO. Sam zresztą zaczął konferencję od tej sprawy. Czarnoskóry snajper, który w Dallas zabił 5 białych policjantów, nie reprezentuje Afroamerykanów, powiedział Obama i nazwał zabójcę szalonym. Obama mówił, że Amerykanie wszystkich ras mają prawo być oburzeni atakiem na policjantów, ale mają także prawo do smutku i gniewu z powodu zabicia przez policjantów 2 czarnoskórych mężczyzn w Luizjanie i Minnesocie. Wzywał też Amerykanów, by zachowali jedność w obliczu tragedii. A przed zakończeniem szczytu w Warszawie zapadły jeszcze ważne decyzje w sprawie Ukrainy. Mówił o nich sekretarz generalny NATO po specjalnym posiedzeniu dotyczącym współpracy sojuszu z naszym wschodnim sąsiadem. Spotkanie szefów państw i rządów krajów NATO odbyło się w obecności prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Jens Stoltenberg podkreślił, że sojuszowi zależy na silnej, suwerennej Ukrainie, potępił okupację Krymu i wezwał Moskwę do zaprzestania wsparcia politycznego, wojskowego i ekonomicznego dla separatystów na Ukrainie. Jednocześnie zapowiedział, że NATO będzie wspierało Ukrainę w zakresie szkoleń czy sprzętu i jest to wsparcie zaplanowane na lata. W przyszłości będziemy współpracowali przy zwalczaniu improwizowanych materiałów wybuchowych i reagowaniu na wojnę hybrydową. Z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nazwał NATO prawdziwym przyjacielem, partnerem i de facto sojusznikiem. Doceniam też rolę szczytu w stolicy Polski. Myślę, że to symboliczne, że 61 lat temu w Warszawie podpisano Układ Warszawski, a dziś mamy tu szczyt NATO. Poroszenko dodał, że w Warszawie zapadły decyzje, które pozwolą Ukrainie uzyskać rozszerzony status partnera NATO, co przełoży się na głębszą współpracę jego kraju z sojuszem. NATO na szczycie w Warszawie pokazało jedność w stanowisku wobec Rosji i wyzwań, jakie stawia ona przed Europą. Chcemy, by Moskwa odebrała ten sygnał jako jednogłośny, mówił na zakończeniu szczytu w Warszawie premier Kanady Justin Trudeau. Kanada zdecydowała się razem ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Niemcami dowodzić wielonarodową grupą batalionową, która wzmocni obecność NATO na Łotwie. Premier Kanady poinformował też, że obok wzmocnionej obecności na lądzie Kanada wyśle fregatę oraz do 6 myśliwców do przeprowadzenia okresowych kontroli. Przywódcy państw NATO w Warszawie podjęli decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu przez rozmieszczenie 4 batalionów liczących około 1000 żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich. Po 150 żołnierzy na wschodnią flankę sojuszu wyślą też Włochy i Belgia. Słuchasz informacji TOK FM. Komitet Obrony Demokracji wziął udział w nadaniu imienia Martina Luthera Kinga, jednemu z warszawskich skwerów. Dla demonstrujących była to okazja do podkreślenia, że hasła i idee głoszone przez amerykańskiego pastora są aktualne także w obecnej sytuacji politycznej w Polsce, wyjaśnia rzecznik łódzkiego oddziału KOD-u Jarosław Płóciennik. Myślę, że to jego słynne mam marzenie właśnie wyłączyło się z tym, żeby nie było podziałów między narodem w Stanach Zjednoczonych, żeby nie było podziału na lepszych i gorszych. Więc to jak najlepiej się wpisuje w całą filozofię obywatelstwa gorszego sortu. A jak dodaje założyciel KOD-u Mateusz Kijowski, celem komitetu, podobnie jak Luthera Kinga, jest dbanie o godność społeczeństwa. Zmierzamy się z odebrać godności, kiedy władza próbuje nam zawłaszczyć naszą przestrzeń, ograniczyć nasze prawa zagwarantowane w Konstytucji. Ograniczyć, że my musimy walczyć o naszą godność. To jest w tej chwili najważniejsze. Martin Luther King został patronem skweru zbiegu ulic Prostej i Twardej. Taką decyzję podjęła Rada Warszawy na wniosek Komitetu Obrony Demokracji. Pogoda. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie okresami duże z możliwością słabych przelotnych opadów deszczu. W północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 20 do 29 stopni.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pod paryskim Saint-Denis Francja zmierzy się z Portugalią o godzinie 21. Dorota Sumińska jak zwykle z kolei będzie po 9. Po 10 wkroczą do studia politycy. Natomiast po 8 my tutaj jeszcze porozmawiamy o jutrzejszej rocznicy Krwawej Niedzieli, a więc apogeum zbrodni rzezi wołyńskiej ludobójstwa. Chciałam, żebyśmy po prostu jeszcze raz przedstawili Państwu to, co historycy wiedzą, bo w całym tym szumie, awanturze, a też takiej bardzo emocjonalnej dyskusji pewien porządek rzeczy pewnie umyka i łatwo się pogubić w tym, co się wtedy działo i będzie tutaj w studiu profesor Grzegorz Motyka, a więc tak mniej więcej przedstawia się rozkład dzisiejszego poranka tutaj w Radiu Tok FM.